I witam ponownie. W Black Mesa gramy, oczywiście. I już do nas strzelają, do jasnej cholery. Tym razem obserwujemy pojedynek foki i żołnierzy. Dwóch fok i żołnierzy. Ała. Załatwimy ich. O, świetnie, żołnierz przeżył. Dobranoc. To był epicki początek odcinka. Gdyby tylko każdy taki był... Wow! O, znowu mnie opluła. Dobranoc. Chryste panie, ale z nimi tutaj są problemy. Coś ciekawego tutaj jest. Cudownie, cudownie. A to co za urządzenie mroczne? Mogę go jakoś uruchomić? Najwyraźniej nie, niestety. To jest jakiś laser. No cóż. Być może będziemy mieli okazję pobawić laserem gdzie indziej. Znowu kupę miejsc, w które możemy się udać. A propos laserów. Co tu się dzieje? Chyba zaraz się to źle skończy. Wow, okej, okay, nie powinien tutaj stać. Ale oni chyba gorzej skończyli niż ja. Na pewno gorzej. Po jednym tylko buty zostały. Cudownie. To będzie zabawne, ludziska. Ciekawa muzyka. Coś uruchomiłem. Nie wiem, czy dobrze, że to zrobiłem. Okej, okay. Laser idzie tu. Tu. To będzie zabawne pewnie. Jeszcze wejdę tutaj być może? Nie da się, ale mogę wskoczyć przez szybę zbitą. A za nią nic nie ma kompletnie, oprócz modelu samolotu. Którego nie mogę podnieść, cholera. No dobra. Mogę te drzwi otworzyć? Pewnie nie, więc nie będę próbował. Idziemy za laserem, bo pewnie to nam drogę wskaże. Odpowiednią. Okej, okay, tutaj się kończy ku mojemu rozczarowaniu, więc być może wejdźmy tu. To jest jeszcze większe urządzenie, dużo większe. Okej. Okay. To zapewne się ciekawe. Jest podłączony do energii, więc chyba powinienem gdzieś tutaj móc coś uruchomić. Test fire, okej, okay, to nie działa. A i to jest problem z tym rozróżnieniem kolorów, nie wiem o co chodzi. Ale pewnie coś jest wyłączone. Więc zaraz to będziemy musieli jakoś rozwiązać. Więc pójdźmy dalej po prostu. Okej, okay, lubię tą broń. Jest dosyć skuteczna. I chyba bolesna. Również... To mam użyć? Być może musimy więcej energii tam laserowej doprowadzić. Nie wiem, jaki to ma sens. Jeżeli chodzi o fizykę. No ale okej. Okay. Tam się nie dostanę. Schodźmy jeszcze tutaj szybko. Pytanie jest, czy już tu wcześniej nie byłem. Ale chyba nie. Okej. Okay. O jasne cholery, ile tych tutaj świnek morskich jest? A nie, 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 nie. Dobranoc, nie będziesz mi tutaj świrowała. Okej, okay. To jest chyba ostatnie urządzenie. Chyba teraz możemy spokojnie wrócić do tego dużego lasera. I zobaczyć jaką eksplozję albo jakieś innego rodzaju uszkodzenia możemy spowodować przy jego użyciu. Tylko do jasnych cholery, gdzie on był? Tutaj. I nam brakuje jeszcze jednego, ewidentnie, niestety. Jednego, który by dochodził gdzieś z tamtej strony. Stąd, okej. No, to chyba się udało. Dobra. No to idziemy. To będzie ciekawe. Wszystko działa? Wygląda na to, że tak, no to...
Aha, to jeszcze nie zadziała tak jak miało zadziałać, ale zaraz będziemy mogli to powtórzyć. Tym razem zablokuję. Okej, coś zabiłem czy co? A tym razem musimy zrobić tak, żeby ta osłona się nie opuściła. Czym by ją zblokować? Jest jakaś możliwość? Na przykład tym. Spróbujmy. A po prostu, no tak. O Boże, bo czasami jesteś epicki. Ze swoim myśleniem naokoło, bez przerwy. Zobaczmy, jak teraz to zadziała. Powinno nam ładną dziurkę wywalić tutaj. Okej, zdecydowanie możemy nazwać to dziurą, w której chętnie wejdę. Chociaż poczekałbym troszkę, jak to wystygnie, ale nie mam czasu, więc nieważne. Gordon, mam nadzieję, że twój kostium cię ochroni. I tak też się stało. To dziwne, bo wcześniej na płomień nie byłeś zbyt odporny. No ale cóż. Dobra. Okej, płonące headcraby. Tutaj nic nie ma, sam popiół, więc pewnie tutaj był wcześniej headcrab. I naukowcy, świetnie. Tego szukaliśmy. Hello, scientist. Siema. Oh, thank God. Siema. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. Mhm. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Okej. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. No. That fool Felix put on. But I'm afraid he never made it back. No widzę, że miał został rozczłonkowany, a ja muszę teraz wyłączyć to urządzenie. Co może być dosyć trudne, zwłaszcza że nie widzę żadnego przycisku. Chyba tam jest przycisk, okej. Spróbuję się jakoś być może przycisnąć. Szybko, Gordon, ruchy. Nie ma ała! No tak, to się skończyło tak, jak przypuszczałem, że się skończy. Czyli źle. Teraz będziemy musieli wysłuchać tej rozmowy jeszcze raz na SNHR. Tak. Oh, thank God. Wiem, jestem wspaniały, przyszedłem was uratować. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Okej. Otwieraj drzwi. A, są otworzone. Okay. Dobra, spróbujmy w takim razie teraz na środek wejść. Czy jesteśmy bezpieczni, czy nie? Okej, jesteśmy najwyraźniej. I wyłączmy to urządzenie. Jest, świetnie. Mhm, też się cieszę. No dobra, to teraz prowadźcie. I uciekajmy stąd, bo tu jest nieprzyjemnie. Chociaż te stwory nie okazały się takie trudne w walce, jak myślałem, że będą. W oryginalnej wersji były dużo trudniejsze. Gdzie teraz? O. What is it? Anyone else think this is a bit too easy? Something's not right. Ty mówisz, że? You don't mind taking a look, do you? Jasne, że nie. We'll stay here for a moment. Okej. W sumie to nawet mądrze postąpiliście. Nie mogę się wysłowić. Bo o ile dobrze pamiętam, tam jest nieciekawie. O, będzie ciekawie. Wolera, o, albo, au. Nope. Czy nasi HP, cudownie. Zero HP, a taka epicka muzyka. A tak to zderpiłem. Okej, ludziska, to jest nie wiem, która już próba przejścia tego fragmentu gry. Postanowiłem wyciąć wszystkie moje porażki, żeby to nie było zbyt frustrujące do oglądania. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest chore, co tu się dzieje. Normalnie z hordą musimy ich walczyć. Ała.
Dobra, to idzie nieźle. Na razie szybko nura w jakieś bezpieczne miarę miejsce. Albo i nie, bo takiego chyba nie ma. Zapisałem grę. Ała, ała, ała. Nie. Nie, nie słuchajcie mnie. Dajcie mi 5 minut przerwy. Tu jest jeden nasz. Skąd on mnie... Ała. No, gdzie jest jakiś gość? Tutaj biegnie ich w cholerę, bo jeden biegł prosto w kuszę, drugi też. Jest mój rewolwer, tu jest. Gin. Jeszcze jeden tam był. On ma użycia. Ała. Dobra, pewnie headshot. I musimy kończyć teraz tutaj paru gości. Przeładuję tą kuszę. Zapiszę również grę. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ała. Celność ich strzałów nie dobija. Tu jeszcze nie ma. Ho, ho, ho. Dobra, no spadł. Dobra, wreszcie. Nawet nie chcecie wiedzieć, bliska, ile razy próbowałem ten fragment przejść. Naprawdę, nawet nie chcecie wiedzieć. Dobra, ale mamy go z głowy. I wszystko zostało nagrane, hura. No co? Zabiłem paru gości. Oni mnie nie zabili. The facility must be under complete military control. No, mniej więcej. Więcej granatów, świetnie. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. Okay, couldn't świetnie. Dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Okay. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda Labs. Okej, super. Puśćcie mnie już stąd. Chcę walczyć, chcę zabijać. Okej, ekran ładowania. Widziska, to było epickie starcie, nie ma co. Właśnie ostatni łyk kawy wypiłem. A to znaczy, że chyba trzeba zakończyć nagrywanie na dzisiaj, ludziska. Więc zakończymy dzisiejszą rozgrywkę w tym miejscu. No i oczywiście jutro będziemy kontynuować. Ała! Albo i nie, bo już do mnie zaczęli strzelać. Co za świntuchy. Będę musiał ich teraz zabić, żeby zakończyć odcinek. Ała! Mam nadzieję, że oni mnie nie zabiją najpierw. O, może, a to się chyba stanie. No jasne, cholery. No tak. Ja tu nigdy przerwy nie mam, co? Nie istnieje coś takiego jak przerwa. Ale właściwie mogę przerwać tutaj odcinek teraz, bo jestem w miarę bezpieczny, więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem, ludziska. Trzymajcie się.